Na tym spotkaniu będziemy uwalniali emocje. Źródło emocji znajduje się w naszym wnętrzu, w naszym myśle. Abyśmy efektywnie uwalniali emocje, należy spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim musimy wziąć pełną odpowiedzialność za to, jak się czujemy. To po pierwsze, jeżeli będziemy twierdzili, że przyczyna tego, jak się czujemy, jest gdzieś poza nami, to niekoniecznie cokolwiek uwolnimy. Aby cokolwiek uwolnić, najpierw muszę przyznać się przed sobą do tej prawdy, że to ja jestem odpowiedzialny za to, jak wygląda moje życie. Po drugie, kluczem jest wybranie całkowitej uczciwości, co się łączy z tym pierwszym, uczciwości wobec siebie, że mówię sobie prawdę, że się nie ściemnią, że mówię sobie jak jest, ale przede wszystkim uczciwości wobec innych, a uczciwość można rozumieć na przykład poprzez dotrzymywanie słowa, czyli nasze słowo jest dla nas święte, to po pierwsze, po drugie, nigdy nie robimy niczego przeciwko drugiemu człowiekowi, zawsze kierujemy się najwyższym dobrem innych. I naszą intencją jest chcieć poznać prawdę. I teraz drugi aspekt techniczny, żeby cokolwiek uwolnić z naszego wnętrza, to my musimy to najpierw całkowicie zaakceptować. I tutaj już jest małe wyzwanie, bo na początku, gdy większość osób zabiera się za uwalnianie, to po to, żeby się czegoś pozbyć, bo mają, doświadczają jakiegoś stresu, ten stres im się nie podoba i wpadają na pomysł, że to ja go sobie uwolnię. Tylko że ten wewnętrzny powód, żeby ten stres, żeby go uwolnić, nie jest taki, aby czuć w sobie więcej radości, aby czuć w sobie więcej spokoju, tylko taki, aby pozbyć się tego stresu. I teraz, jeżeli ja się chcę go pozbyć, to ja go wcale jeszcze nie zaakceptowałem, a uwolnię go dopiero wtedy, gdy go zaakceptowałem. Czyli żeby uwolnić cokolwiek, to ja to muszę całkowicie zaakceptować, poddać się temu, pozwolić temu być, odczuć to, przeczekać. I wtedy to zniknie, wtedy pozwalam temu odejść. Jak to zaakceptowałem, to pozwalam temu odejść. Ale jak ja mówię, nie, ja nie chcę tej złości, ja nie chcę tego poczucia winy, no ile można, ale mnie ten strach wkurza, ja już go nie chcę, to znaczy, że ja próbuję się go pozbyć, ja go jeszcze nie zaakceptowałem. No i gdy próbuję się go pozbyć, teraz uwaga, ja go trzymam, ja go więzie, to nie jest to słowo, no, on jest uwięziony we mnie, o. Ja go uwięziłem w sobie i nie pozwalam mu odejść. To jest ten paradoks. Przez to, że chcę się go pozbyć, to mu nie pozwalam odejść i go nie uwolnię. Żeby go uwolnić, muszę go puścić. Będzie co, dobra. No i w momencie, gdy go puszczę, to on przeze mnie przepłynie. To jest równoznaczne z tym, że przez jakiś tam okres następnych tygodni, miesięcy będę odczuwał bardzo dużo strachu. I to ten proces, mówimy, że on się uwalni, że nie będę stawiał oporu, bo to jest właśnie uwalnianie tego strachu. On przeze mnie przechodzi, wychodzi. I gdy ja nie próbuję się go pozbyć, ani zatrzymać, o, to ten strach się uwalnia. No i to jest dobre, to jest wtedy dobre, chociaż ten proces jest bolesny i ja muszę powiedzieć prawdę, no tak, ten proces, w którym ten strach ze mnie wychodzi, jest bolesny. No ale dzięki temu, no ale poboli mnie przez parę godzin i będę miał spokój na następne kilkadziesiąt lat. A gdy ja nie chcę, żeby przez te parę godzin mnie pobolało, to potem jednocześnie podejmuję decyzję, żeby trzymać go sobie przez 20 lat. Czyli wybieram albo kilka godzin tego emocjonalnego bólu, albo 20 lat życia ze strachem, który wpływa na moje decyzje. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą wstępu dotyczącego uwalniania. Raz jeszcze dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który ja nazywam, to jest taki sekret sekretów. Otóż według mnie sekret sekretów to jest inaczej akceptacja. Otóż z akceptacją to jest tak, że żeby coś się zmieniło w naszym życiu, to ja to muszę najpierw zaakceptować. No i tyle, nie da się inaczej. Dzisiaj będziemy uwalniali w kontekście samoakceptacji, czyli będziemy się przyglądali temu w sobie, gdzie jeszcze tej akceptacji nie mamy i będziemy to akceptowali, bo bez akceptacji się nie rozwiniemy. Po prostu, jeżeli chcesz się rozwinąć w temacie jakimkolwiek, to potrzebujesz po prostu akceptacji. I teraz z drugiej strony, jeżeli stoisz w miejscu, w dowolnym temacie, jeżeli coś stoi, jeżeli jest jakaś frustracja, jakieś zmaganie się, to tam po prostu nie ma akceptacji. Akceptacja jest kluczem, żeby cokolwiek się zmieniło. Oczywiście nie myląc akceptacji z biernością, tym samym odsyłam do książek Hawkinsa, bo tam ta akceptacja, prawdziwa akceptacja jest wspaniale wyjaśniona i dlaczego akceptacja to nie jest bierność, dlaczego akceptacja to jest ogromnie wysoki poziom mocy, który jest całkowicie niezrozumiany w naszym społeczeństwie. My postrzegana jest akceptacja przez większość osób w naszym społeczeństwie jako słabość, a jest właśnie na odwrót.
A prawdziwa akceptacja wymaga ogromnych jaj, że tak za przeproszeniem to nazwę, ogromnej odwagi, żeby coś całkowicie zaakceptować. Nie ma to niczego wspólnego ze słabością, wręcz przeciwnie, z ogromną życiową mądrością. Także dzisiaj będziemy uwalniali w kontekście samoakceptacji, bo raz jeszcze powiem, żeby cokolwiek ruszyło w Twoim życiu, zmieniło się, to trzeba po prostu coś zaakceptować. Jeżeli stoisz w miejscu, to też trzeba, tym bardziej trzeba poszukać czegoś, czego jeszcze nie zaakceptowałem, nie zaakceptowałam. Dobra. To jak już wszystko jest jasne i oczywiste, to zabieramy się za praktykę, bo tylko ona ma sens, bo tak rozmawiać sobie możemy przez następne 100 lat i się nic nie zmieni. To nie ma żadnej wartości. W sensie jakąś tam ma w kontekście zrozumienia, ale to, że sobie rozmawiamy o akceptacji, to jest też dość istotne. Nie znaczy, że tej akceptacji będziemy w sobie mieli więcej. Nawet jeżeli przeczytamy wszystkie książki Hawkinsa i będziemy intelektualnie na pamięć, będziemy w stanie recytować, opowiadać, czym jest akceptacja, to dalej nie sprawi, że będziemy mieli więcej akceptacji. Więcej akceptacji będziemy mieli wtedy, gdy wyczerpie się, gdy uwolnimy to, co akceptacją nie jest. No i to właśnie teraz będziemy robili. Zamknij oczy, aby lepiej nawiązać kontakt z podświadomą częścią naszego umysłu, do której będziemy zaglądali. Odpręż się. Potrzebujemy relaksu. Zrelaksuj się. Zapomnij o tym, co się wydarzyło dzisiaj, co ma wydarzyć się jutro. Przeszłości już nie ma, przyszłość jeszcze nie nadeszła. Tak naprawdę jest wyłącznie ta chwila. Skoncentruj uwagę na tej chwili, na tym momencie, na tu i teraz. I obserwuj, jak twoje ciało się odpręża. Zrelaksuj się. Puść kontrolę. Nie próbuj czegokolwiek rozumieć. Odpręż się jeszcze bardziej. Puść chęć ingerowania. A teraz odpręż się jeszcze troszeczkę bardziej. Zrelaksuj kończyny, całą klatkę piersiową, plecy, głowę. Wszędzie, gdzie czujesz jakieś napięcie, prześlij tam swoją uwagę, oddech rozluźni to miejsce. Wszystko puść, wszystko, co się wydarzyło, ma wydarzyć, puść. Jest tylko ten moment i pełen relaks. Obserwuj swój oddech. Skup się w sobie. Cokolwiek się pojawi, niczego nie zmieniaj, wyłącznie się przyglądaj. Nie próbuj rozumieć. Odczuj. Mogą pojawić się różne odczucia, energie, doświadczenia, dyskomfort. Niczego nie zmieniaj, odczuj to wszystko. Teraz się skoncentruj i powiedz szczerze. Czy czujesz na swój temat wyłącznie akceptację? Ale tak, szczerze, szczerze. Powiedz prawdę, czy już wszystko sobie wybaczyłaś, wybaczyłeś? Czy całkowicie akceptujesz swoje życie, doświadczenia, zachowania, decyzje, naturę twojego człowieczeństwa i twoje ego? Czy czujesz na swój temat, na temat swojego obecnego życia, wyłącznie akceptację? Obserwuj, co się pojawia. Czy z umysłu pojawia się już jakiś opór, brak relaksu? Czy jest możliwe, że gdzieś nie czujesz akceptacji na swój temat?
Powiedz prawdę. Teraz zadam Ci bardzo ważne pytanie. Zobacz, co się pojawi jako pierwsze. Czego w sobie nie akceptujesz najbardziej? Szczerze, nikt się nie dowie, nikomu nie powiem. Czego w sobie nie akceptujesz? I teraz bardzo, bardzo ważne. Odczuj to. Nie myśl o tym. Wyjdź poza słowa, poza historię i poza obrazy i skoncentruj się na tym, co czujesz na temat tego, czego nie akceptujesz. Przenieś tam swoją uwagę właśnie tam, w tą przestrzeń życia, w ten obszar, gdzie jeszcze nie masz pełnej akceptacji albo nie ma jej w ogóle. I poczuj to, co tam w sobie trzymasz, ukrywasz, chowasz. Czy jest możliwe, że czegoś w sobie nie akceptujesz? Odczuj to. Co wtedy czujesz? Niczego nie zmieniaj. Przestań chcieć się pozbyć tego, co teraz czujesz. Niech sobie płynie. Czy dostrzegasz w swoim umyśle brak akceptacji w dowolnym obszarze swojego życia? Czy już to widzisz, że jeszcze nie wszystkiego akceptujesz, nie wszystko akceptujesz? Jeżeli tak, to masz wybór. Możesz uwolnić ten brak akceptacji. W konsekwencji twoje życie przyspieszy. Rozwiniesz się, odzyskasz wolność. Możesz też zostawić ten brak akceptacji w umyśle. Będziesz miał super wymówkę. Czy podejmiesz decyzję, aby uwolnić poczucie braku akceptacji na swój temat? Tak czy nie? Czy uwolnisz brak akceptacji z twojego umysłu na twój temat? Kiedy? Niczego nie zmieniaj. Wczuj się w to, co teraz czujesz. Czy uwolnisz energię oporu na temat siebie samej, siebie samego? Jeżeli gdzieś doświadczasz oporu na temat siebie pod swoim adresem, czy go uwolnisz? Kiedy to zrobisz? Czego najbardziej w sobie nie akceptujesz? W której dziedzinie twojego życia odczuwasz najmniej akceptacji?
Chodzi o zdrowie, ciało, finanse, partnera, dzieci, rodzinę, polityków. Odczuj to. Powiedz temu tak. Gdybyś do tej pory nie mówiła, nie mówił temu nie, to by tego nie było. Nie miałabyś czego teraz akceptować. Ale kiedyś powiedziałeś nie. Nie chcę tego, to mi się nie podoba. I się nazbierało. Żeby to odeszło, trzeba temu powiedzieć tak. Poddać się temu. Czy uwolnisz poczucie braku akceptacji z twojego wnętrza? Kiedy? Czy uwolnisz cały opór, jaki czujesz na swój temat? Kiedy? Skup się w sobie, pełna koncentracja, nie uciekaj. Jest ten moment, ta chwila. Skoncentruj się wyłącznie na doznaniach, nie na obrazach, nie na myślach, to nic nie znaczy. Umysł próbuje odciągnąć twoją obrazę, twoją uwagę. Czy jest coś w twoim życiu, co ci się nie podoba? Co chciałbyś zmienić, pozbyć się? Jaka jest prawda? Czy wszystko akceptujesz? Czy postrzegasz wszystko jako perfekcyjne? Czy coś ci się nie podoba? Co czujesz? Skup się na tym, co czujesz na ten temat, który ci się nie podoba, który chciałbyś zmienić. Poczuj tego więcej, bardziej. Im szybciej to wszystko odczujesz, tym szybciej nadejdzie zmiana. Poczuj tego jeszcze więcej, śmiało. To są tylko emocje, energia. To, co czujesz, nie zmienia w żadnym stopniu tego, kim jesteś. Jesteś oddaloną, oddalonym znacznie od tego, co czujesz. To jest zawartość twojego umysłu. Jesteś całkowicie bezpieczny, bezpieczny. To nie jest przyjemne, ale nic ci nie grozi. Poczuj to. Czy uwolnisz poczucie braku akceptacji z twojego wnętrza? Czy podejmiesz decyzję, aby uwolnić brak akceptacji na swój temat? Kiedy?
Nie uciekaj. Poddaj się temu wewnętrznemu doświadczeniu. Niech sobie będzie, niech sobie boli, ściska, piecze, a ty świadomie oddychaj i obserwuj to, co się wydarza w tobie. Nie jesteś tym, co czujesz, to jest w tobie, ale ty tym nie jesteś. Obserwuj i oddychaj. Zignoruj myśli, skoncentruj się. Powiedz prawdę. Czy jest cokolwiek na temat Twojego ciała, czego nie akceptujesz? Ale tak szczerze. Czy uważasz, że Twoje ciało powinno być inne? Że jest gorsze od innych ciał? Że czegoś mu brakuje? Że twoje ciało cię ogranicza w czymś? A może ci przeszkadza? Skoncentruj się i odczuj to, co czujesz na temat swojego ciała. Gdy patrzysz w lustro, czy jesteś wdzięczną, wdzięcznym za to całkowicie perfekcyjne i idealne ciało, bez względu na to, jak wygląda? Czy czujesz wyłącznie miłość na temat swojego ciała, pełną akceptację? Powiedz szczerze, co czujesz? Poszukaj tego. Nie uciekaj. Zignoruj obrazy, historię, myśli. Wyjdź poza słowa i po prostu to odczuj. Czy uwolnisz opór na temat swojego ciała? Czy uwolnisz cały opór w obszarze twojego ciałka? Kiedy? Czy uwolnisz poczucie braku akceptacji twojego ciała? Kiedy? Zignoruj myśli, one kłamią. Skoncentruj się na tym, co czujesz. Czy jest możliwe, że gdzieś w swoim umyśle trzymasz dumę na temat swojego ciała? Czy jest możliwe, że te twierdzenia, osądzanie, że jest gorsze, powinno być inne, że to pomyłka, że coś mu brakuje, że cię ogranicza, czy jest możliwe, że to jest forma dumy?
czy uwolnisz te dumne osądy na temat Twojego ciała? Czy uwolnisz to dumne przekonanie, że Twoje ciało powinno być inne, że to, co je stworzyło, popełniło błąd, a może, że masz je przez pomyłkę? Czy uwolnisz dumę w obszarze Twojego ciała? Kiedy? Czy uwolnisz ten brak akceptacji na temat swojego ciała? Kiedy? Czy uwolnisz cały opór, jaki czujesz na temat swojego ciała? Kiedy? Oddychaj, wyjdź poza słowa, nie próbuj rozumieć. I oswój się z tym, co teraz czujesz. Czy uwolnisz pragnienie, aby Twoje ciało było inne niż jest? Czy uwolnisz pragnienie, aby chociaż 1% Twojego ciała był inny niż jest? Pragnienie, żeby Twoje ciało się zmieniło, żeby wyglądało inaczej. Pragnienie, żeby się czegoś w nim pozbyć. Czy uwolnisz to pragnienie? Kiedy? Skup się w sobie. Pełna koncentracja. Relaks. I świadomy oddech. Nic nie zmieniaj. Powiedz szczerze, czy odczuwasz pełną akceptację na temat Twojej sytuacji finansowej? Czy jesteś całkowicie pogodzonym, pogodzoną z Twoją sytuacją? Czyli akceptujesz, że to, jak wygląda, to jest Twój wybór, że sam do niej doprowadziłeś. Gdy widzisz swój stan konta, czy postrzegasz go jako perfekcyjny, jako perfekcyjna konsekwencja Twoich decyzji i wyborów w ostatnich latach? Czy może jest tam jakiś brak akceptacji? Coś ci się nie zgadza? Co czujesz szczerze? Pozwól sobie poczuć ten cały opór w obszarze sytuacji finansowej, którą wybrałaś.
zero osądzania, obwiniania, pełna koncentracja na tym, co czujesz. Czy uwolnisz opór w obszarze sytuacji finansowej? Czy uwolnisz energię oporu na temat Twojej sytuacji finansowej? Kiedy? Czy uwolnisz poczucie braku akceptacji w obszarze Twojej sytuacji finansowej? Kiedy? Czy jest Twoją intencją uwolnić poczucie braku akceptacji na temat tego, ile zarabiasz, ile posiadasz kapitału, ile masz na koncie? Jeżeli gdziekolwiek w Twoim umyśle na temat Twojej obecnej sytuacji finansowej znajduje się brak akceptacji, czy to uwolnisz? Kiedy? Zignoruj myśli i wczuj się. To, co teraz doświadczasz, to, co przepływa, to, co wypłynęło. Czy uwolnisz opór w obszarze Twojej sytuacji finansowej? Kiedy? Skup się w sobie. Weź głęboki, powolny wdech. Z wydechem wypuść cały opór. Odpręż się. Pełna koncentracja. Czy dostrzegasz w sobie brak akceptacji w obszarze relacji z ludźmi? Jaka jest prawda? Czy całkowicie akceptujesz swoich rodziców, dzieci, partnera, partnerkę? A może to, że jesteś singlem, że nie jesteś z kimś w związku? Czy akceptujesz to wszystko, te wszystkie relacje w Twoim życiu? Czy gdzieś dostrzegasz brak akceptacji jakiegoś człowieka, jakiejś relacji? Tego, z kim jesteś w związku. Czy postrzegasz swoje relacje z innymi jako perfekcyjne, takie, jakie są, jakie wybrałeś? Czy coś ci się w nich nie podoba?
twój partner, rodzic, dziecko, albo to, że jesteś sama, sam, ci się nie podoba. Czego nie akceptujesz? Odczuj to, nie myśl, odczuj. Przybliż się do tego, ignorując myśli, bez walki, poczuj to. Czy jest twoją intencją uwolnić poczucie braku akceptacji w obszarze relacji z ludźmi? Czy uwolnisz ten brak akceptacji? Kiedy? Czy uwolnisz poczucie braku akceptacji na temat Twoich relacji z innymi? Czy uwolnisz brak akceptacji w obszarze tego, jak one wyglądają? Ten brak zgody. Kiedy? Czy uwolnisz opór wobec tego, że twoje relacje są całkowicie perfekcyjne, bo wynikają w 100% z twoich wyborów i decyzji? Ty je wybrałaś, wybrałeś. Czy to budzi opór? Nie jesteś ofiarą twoich relacji, bo sama, sam je stworzyłeś. Brakiem akceptacji. Czy uwolnisz ten opór z twojego umysłu? Kiedy? Oddychaj, obserwuj. Niczego nie zmieniaj, wyłącznie się przyglądaj. Ze wszystkim sobie poradzisz. Po prostu to zaakceptuj takim, jakim jest. To wszystko, co czujesz. Czy uwolnisz opór przed całkowitą akceptacją swojego życia, ciała, finansów i relacji? Czy uwolnisz opór przed tym, aby tak po prostu to wszystko zaakceptować takim, jakim jest, żeby móc w końcu wybrać inaczej? Jak cokolwiek ma się zmienić, jeżeli ty tego nie chcesz zaakceptować? Czy uwolnisz opór? Kiedy? Żeby coś zmienić, jakiś obszar życia, trzeba zaakceptować, że ja do tego doprowadziłam. Ja to stworzyłem.
Czy uwolnisz opór przed wzięciem pełnej odpowiedzialności za to, że ty stworzyłeś to, jak obecnie wygląda twoje życie? Kiedy? Czy uwolnisz opór przed zaakceptowaniem swojego życia takim, jakim jest? Twoje życie jest perfekcyjne, bo sam je stworzyłeś swoimi wyborami i decyzjami. Możesz wybrać, aby było inne, ale najpierw trzeba zaakceptować to, jakie jest teraz. Inaczej będziesz walczyć i zakładać, że to przypadek, że ono tak wygląda. Czy uwolnisz energię oporu przed całkowitą akceptacją twojego życia takim, jakim obecnie jest? Kiedy? Skup się w sobie. Czy jest w tobie gotowość, aby uwolnić dumę z twojego umysłu? To dumne osądzanie swojego życia, że powinno być inne. To dumne osądzanie, że powinno wyglądać inaczej, że Bóg się pomylił. Czy uwolnisz te dumne osądy, że powinieneś być w innym miejscu, że twoje życie nie jest perfekcyjne? Czy uwolnisz dumę z twojego umysłu? Czy uwolnisz dumne osądzanie twojego życia jako nieperfekcyjne, błędne, jako porażkę? Kiedy? Oddychaj, obserwuj. Czy uwolnisz pragnienie trzymania się racji, że ty wiesz, jak powinno wyglądać twoje życie? Czy uwolnisz pragnienie trzymania tych wszystkich osądów i twierdzenia, że są prawdziwe? Pragnienie, żeby mieć rację na temat twojego życia? Kiedy? Nie uciekaj, wytrzymaj. Nie rozpraszaj się, skup się. Czy uwolnisz pragnienie, aby twoje życie było inne? Czy uwolnisz pragnienie, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu? Ciało, zdrowie, finanse, relacje. Kiedy? Czy uwolnisz z twojego umysłu pragnienie, aby twoje życie było inne niż jest? Pragnienie, abyś znalazł się w innym scenariuszu. Pragnienie, aby zmienić ten scenariusz, którego doświadczasz. Bo ci się nie podoba. Chociaż sam go wybrałeś. Czy uwolnisz pragnienie, aby cokolwiek w twoim życiu było inne niż obecnie jest? Kiedy to zrobisz?
Oddychaj. Obserwuj. Niczego nie zmieniaj. Poczuj to, co czujesz. Nie próbuj tego rozumieć. Akceptuj to. Poddaj się temu. Wkrótce ta sesja się zakończy. Zachęcam, abyś uwalniał tak długo, jak czujesz i potrzebujesz, aż pojawi się ulga, spokój. Przypominam, w jakimkolwiek stanie się znalazłeś, jeżeli nie jest to wszechogarniająca miłość, odrzuć go i idź dalej, bez względu na to, czym to jest, ponieważ nieskończona miłość jest nieomylnym znakiem. Wszelki strach jest iluzją. Idź prosto przed siebie, bez względu na wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo doceniam Twoją odwagę. Nisko chylę czoła. Jesteś dla mnie inspiracją. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki i pamiętaj, że w najbliższych dniach może pojawić się więcej energii, emocji do uwolnienia i to będzie całkowicie naturalne, zgodne z tym procesem, przez który właśnie przeszedłeś. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Trzymam kciuki. Ze wszystkim sobie poradzisz, tylko nie stawiaj oporu. Zaakceptuj wszystko takim, jakim jest. Trzymaj się. Pa, pa.